Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. 20 marca z mojej kuchni nagrywamy. Dzisiaj godzina 23 dochodzi za parę minut. No i tak, no, chciałbym się z Wami wszystkimi przywitać. Kto ogląda, ten wie, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, tydzień minął, tydzień taki sam jak każdy inny. Typowy dzień, tydzień świstaka. Czyli paczki, jeżdżę z paczuszkami, rozwożę. Nic specjalnego się nie wydarzyło w moim życiu. Oprócz wygranej w Totolotka, jedna cała 5 funtów. No, jeszcze na emeryturę przejść nie mogę, ale pozytywnie. Słuchajcie, kilka śmiesznych rzeczy się wydarzyło. Pierwsza z takich ciekawostek: wychodzę sobie z Tesco któregoś dnia, ściągam jebaną maskę, idę do samochodu. Podchodzi do mnie ciapaty i mówi do mnie: wyglądasz jak Russell Crowe. W pierwszych 5 sekundach w ogóle go nie zrozumiałem. Nie zażaiłem w ogóle, o co mu chodzi. Mówi: co kurwa? Mówi: no, wyglądasz jak Russell Crowe. Nie wiem, słuchajcie, wiecie jak to teraz jest na tym świecie, kurwa. Ktoś do ciebie coś gada, z drugiej strony ktoś siedzi, nagrywa telefonem, robiąc ludzi debili. Chuj, no, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Może był ciepły, chciał poderwać. Może chcieli zrobić jakiegoś Jokera. No ale chuj, zostałem porównany do Russella Crowe'a. Obróciłem się, zapytałem się, czy chce autograf. Popatrzył na mnie, bym z drzewa spadł. No i poszedłem. Nie lubię być porównywany do innych ludzi, ale z drugiej strony ktoś, kto mnie ostatnio zobaczył w mojej lockdownowej fryzurze, mówi: no, czeszesz się już i wyglądasz jak Dobor, Maciej Dobor. Tak, kurwa, powiem wam, nie wiem do końca. To już ja chyba wolę tego Russella Crowe niż zostać do wborem. No ale chuj, nieważne. Tak było. Takie pierdoły, śmieszne rzeczy. Kilka dni temu siedzę w domu wieczorem, puka ktoś do drzwi. Idę. Otwieram drzwi, sąsiadka stoi z wielką taką paczką. I mówi, że listonosz był wcześniej i nie było was w domu, zostawił paczkę u nas. Mówię, to fajnie, super, że przynosisz paczkę. No i tak patrzę na taką dużą, dużą paczkę, a nie zamawiałem nic. Niczego się nie spodziewałem. Mówię, kurwa, no, z czystej ciekawości otworzę i zobaczę. No i słuchajcie, no. Byłem cholernie miło zaskoczony. Dzisiejszy odcinek miał być o degustacji alkoholu, jak w każdą sobotę zresztą. Miałem nagrywać o czymś innym, ale ze względu na to, że dostałem paczkę od jednego z miłośników mojego kanału, a jest was chyba tylko 10 czy 15, to też się bardzo z tego powodu cieszę, dostałem prezent. Kurwa, dawno mi nikt nie zrobił prezentu. I on mi się nagra. Taki trochę ciężki, bo butelka jest, jak widzicie, dosyć kurwa spora. Prawie 2 literki w niej są, bez grosza. I nazywa się to jego Jägermeister. Z tym też kilka fajnych, jak widzicie, już się tam trochę tak, no, wyparowało trochę. Jägermeister ma to do siebie, że szybko paruje. No ale pracuję nad nim już od kilku dni. Więc tak, tak to wygląda. Słuchajcie, kilka też zawsze. Butelka zajebiście wielka, naprawdę wieści mi kozak jak chuj. Strasznie mnie cieszy taki prezent. Jakby ci ktoś chciałby mi wysłać coś podobnego, nie zastanawiajcie się, chętnie przyjmę. No i tak. Jägermeister. Kilka śmiesznych historii się wiąże też z taką butelką. Pamiętam już tutaj lat, załóżmy 9, może 8 lat temu, przyjechał do mnie Grzesiu z Londynu na odwiedziny. No i kupił taką jedną butelkę. No nie tego rozmiaru, no była to 0,7. Więc ja mówię, żeby nie mieszać, kupię drugą, jakby nam zabrakło. No powiem wam, że Grzesiu też, tak jak ja, ma taki menelski organizm. Wypiliśmy jedną, wypiliśmy drugą. Poszliśmy jeszcze do skrytki do Batmana. To było kompletnie niepotrzebne, bo skończyło się to kompletnie, nie pamiętam jak. Ale bardzo fajnie to wspominam. Wyjątkowo wesoło było i śmiesznie. Ubzdryngoliliśmy się do kwadratu. Słuchajcie, przyjechałem do Anglii. No i pierwszy jakiś tam wypad z dziewczynami z Franka.
No i oni, wiecie, Polacy przyjechali, wy pijecie dużo alkoholu. Ja mówię, no zdarza się, no bo wy możecie pić wódkę i tak dalej. No, każdy potrafi pić wódkę, żadna nowość. A piliście kiedyś Jägerbombit, nie? To prosty chłopak z dalekiego wschodu przyjechał Europy. Nie wiem, nigdy nie piłem żadnych Jägerbomb. O, to idziemy wszyscy do miasta, będziemy palić Jägerbomby. No dobra. No i poszliśmy do tego miasta. No i takiego czegoś jeszcze w życiu nie piliście, bo jak nie wiesz, co to jest Jägerbomb, to nie masz pojęcia, co to jest. Patrzę, dali Jägermeistra z Red Bullą i strasznie się tym zachwycali, jakby odkryli Amerykę. Jägerbomby piłem, że nazywały się Jägerbomby, to nie wiedziałem o tym. Więc tak, żadnej Ameryki wtedy nie odkryliśmy, ale też impreza zakończyła się wyczynowo. Też bardzo fajnie to wspominam. Słuchajcie, kilka słów o tym cudownym trunku. Teraz nie chcę skłamać, bo nie pamiętam dokładnie. Na ten niesamowity smak składa się 65 albo 56 różnych przypraw, ziół, korzeni i tak dalej. Receptura najbardziej tajna i najbardziej strzeżona na całym świecie, więc tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, co w niej jest. Ale tak, no, 65 albo 56 składników ma to coś. I co ciekawe, bo nie jest to wódka, nie jest to whisky, jak dla tych, którzy się nie znają, jest to likier ziołowy. Słuchajcie, bodajże ma to 35 V. Dokładnie, ma to 35 V. I tak, no i smak ma to słodko-gorzki. Słodko-gorzki smak, bardzo przyjemny. Z historii wymyślony i rozreklamowany Jägermeister dla panów myśliwych. Czyli to był trunek dla myśliwych, którzy szli na łowy i po strzelaniu sobie, po polowaniu, popijali Jägermeister. Później bardziej się to wszystko zmieniło. Ze względu na ilość ziół, Niemcy pili to po obiedzie na trawienie, dla zdrowotności itd., itd. No, nie przesadzałbym ze swoją zdrowotnością i z pomocą do przytrawienia, aczkolwiek, no tak, dla zasady zostało to przyjęte i gęsto, gęsto można się spotkać z tym, że ludzie po zjedzeniu, po obfitym obiedzie popijają go Jägermeister. Tak, no, później ktoś połączył to z Red Bullem i wyszło Jägerbomby. I tak, no, od tamtej pory to chyba jeden z najbardziej popularnych drinków, jaki może być zrobiony z Jägermeistrem. Troszeczkę jest złośliwy, bo pije się go z Red Bullem. I słuchajcie, no Red Bull daje ci ekstra kopa, alkohol daje ci ekstra kopa, więc pije się to dosyć lekko, dosyć przyjemnie. Można wypić tego bardzo dużo i jest się na takiej fali, że wypiłem tyle i nic mi nie jest. Do momentu, aż po kilku godzinach Red Bull przestaje działać i nogi rozjeżdżają się w każdą stronę. A jak dużo tego wypijecie, to gwarantuję Wam, że na drugi dzień ciężko odnaleźć, jeśli ma rękę, dupę, głowę i nogę, bo kac morderca jest niesamowity. Dobra, słuchajcie, tyle gadania. To się okazuje bardzo, bardzo, bardzo często podrabiany napój. Słuchajcie, tak popularny, że też podrabiany. Podobno to złote tu na górze, to jest korona. I że prawdziwy Jägermeister ma zawsze koronę na sobie. Zresztą musi być prawdziwy. Więc dla zdrowotności. Z wielkiej torpedy, bo to już nie butelka, to już torpeda. Trzeba na siłownię chodzić, żeby taką podnosić. Cudowny, taki ciemny, bursztynowy kolor. Op, zapach uderza na pół kilometra. No i tak, no co mam odpowiedzieć, no. Ziołowość, przyprawy, cuda na kiju, no.
No i niestety taki jeszcze pazur na końcu ostrości, takiej pikantności zostaje, jak się pije go czystego. Gdzieś tam znalazłem taką informację, że najlepiej smakuje mocno zmrożony, żeby pić czysty. Że można go pić w temperaturze minus 18 stopni. No i tak, no bo to wszystko, co zimne, łatwiej wchodzi. Doskonale wiemy z innych napojów wyskokowych, że ciepłe nie zawsze jest dobre. Słuchajcie, smak rewelacyjny. Ziołowy, delikatny, przyjemny do picia samemu. Do obiadku jak najbardziej pasuje, jak najbardziej rewelacyjny jest, ale żeby tradycji stało się zadość, wywieszamy go z bólem. I teraz już jest połączenie wszystkiego. Energy plus zioła plus alkohol. Marzenie. Słuchajcie. O. Kto nigdy nie pił tego połączenia, słuchajcie, spróbujcie, na pewno wam zasmakuje. Kto nie lubi ten energy drinków, ja nie jestem wielkim fanem energy drinków, ale w tym połączeniu ewentualnie jestem w stanie się napić energy drinka i tak, no i smakuje to rewelacyjnie. Jeszcze raz. Zdrowia. Świetne połączenie, świetny smak. Takich ciekawostek słyszałem, że w Polsce mówi się, że w Anglii zabrakło szczepionek. Ja wiem, kurwa, skąd wy bierzecie takie informacje. Nie wiem, co tam w tej telewizji w Polsce napierdalają, ale szczepionek nie zabrakło. Ten sam temat ciągle w koło i bez przerwy. Szczepimy, szczepimy, szczepimy. Dzisiaj jest sobota. Chyba, że 3 dni temu padł rekord. Bo zaszczepili prawie 600 tysięcy ludzi jednego dnia. Więc jak się szczepi 600 tysięcy ludzi jednego dnia, a codziennie pół bańki, więc tych szczepionek raczej nie zabrakło. I wszyscy, którzy takie wiadomości przekazują, po prostu gadają głupoty. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, jeżeli coś fajnego się wypierdoli w tym tygodniu, znaczy w następnym tygodniu, coś się wydarzy, coś ciekawego, na pewno wam opowiem. A tak poza tym, no nie, trzymajcie się cieplutko. Na trawienie popijajcie sobie jego majstra. I do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.